Jak uważasz, co jest potrzebne teraz naszej reprezentacji, żeby w tych mistrzostwach, w eliminacjach do Mistrzostw Europy złapała ten właściwy rytm? Czy ta drużyna rzeczywiście się już tworzy, tak jak mówi Jerzy Brzęczek, że klimat coraz lepszy? Klimat jest lepszy, która jest fajna. Dzisiaj zagraliśmy mecz na dobrym poziomie przez całe 90 minut, więc daję nadzieję na to, że po tej przerwie zimowej będziemy gotowi do walki o awans na Mistrzostwa Europy. Wojtek, trener powiedział, że nie straszne wam nawet za zatrzaśnięcie się w windzie, które mocno zintegrowało drużynę. O czym rozmawialiście tam przez te 15-20 minut? Niektórzy żartowali, a niektórym było mniej do śmiechu, bo niektórzy mieli to ostro, więc różne humory mieliśmy, ale generalnie troszkę strachu było, ale jak to wyskoczyło się na ciekawej opowieści. Sporo mówiłeś, Wojtek, ostatnio o zablokowanych głowach przez te wyniki. Czy dzisiejszy remis z Portugalią trochę wam te głowy odblokował? Tak, powiedziałem wcześniej, myślę, że mniej sam wynik, a bardziej nasza gra, bo ja uważam, że naprawdę zagraliśmy dzisiaj dobre spotkanie. I to nie tylko dlatego, że ostatnie 25 minut Portugalczycy zagrali dziesiątkę, bo nawet kiedy graliśmy 11-11, to wyglądaliśmy nieźle. W tej pierwszej połowie stworzyliśmy sobie więcej niż oni, skończyli bramkę po stałym fragmencie gry. Także na pewno taki impuls pewności siebie bardzo przyszły. Niewiele brakowało, żeby ograć Portugalię, twoim zdaniem? Myślę, że niewiele, tym bardziej, że te ostatnie 25 minut wyglądało tak, jak wyglądało. Oni grali dziesiątkę, więc można było może bardziej zaryzykować, ale też na dzisiaj już nawet dla samej logistyki losowania do Mistrzostw Europy. Najważniejsze było to, żeby tego meczu nie przegrać, to nam się udało i trzeba było, moim zdaniem, i słusznie uszanować wynik, który mieliśmy. A jest Wojtek niedosyt po tym meczu, bo poprzeczkę po celu Tomka Kędziory, sytuację sam na sam Przemka Frankowskiego w pierwszej połowie? Niedosyt, na pewno stworzyliśmy sobie więcej niż przeciwnik, bo tak naprawdę poza bramką, którą strzelili ze stałego fragmentu gry, nie stworzyli sobie wielu okazji podbramkowych, a my tych sytuacji parę mieliśmy, więc pod tym względem może tak, ale tak jak powiedziałem, moim zdaniem trzeba dzisiaj uszanować, trzeba było uszanować i teraz też trzeba uszanować, który mieliśmy na takie rzeczy.